Nie każ sercu czekać. Zanim Alicja zorientowała się, w jakiej jest sytuacji, minęło trochę czasu. Chociaż słowo czas było w tym przypadku nieadekwatne, znajdowała się bowiem poza nim. Uświadomiła to sobie, gdy spoglądając w dół zobaczyła siebie, leżącą na szpitalnym łóżku, podpiętą do skomplikowanej aparatury, a raczej swoje ciało, ciągle jeszcze walczące o życie. Nie bała się, była raczej zdziwiona tym, co odkryła. Nie spodziewała się takiego obrotu spraw, bo chyba nikt się tego nie spodziewa. Czy ja umarłam? Zapytała samą siebie. To zależy od ciebie. Usłyszała spokojny głos i zdziwiła się jeszcze bardziej. Kim jesteś? Zapytała, rozglądając się wokół, ale nikogo nie zauważyła. Jestem głosem twojego serca, usłyszała odpowiedź. A to, że znalazłaś się w tej sytuacji, to moja sprawka. Alicja nie miała podstaw, by nie wierzyć. To znaczy, że miałam atak serca? Spytała, próbując zrozumieć zaistniałe okoliczności. Mniejsza o to, odpowiedziało serce. Po prostu potrzebowaliśmy tej rozmowy. Ty i ja. Ale ty nigdy nie miałeś czasu. Nawet gdy moje pukanie było na tyle głośne, że usłyszał je kardiolog, dodał głos. Ty jednak nigdy mnie nie słyszałaś. Przepraszam, byłam zajęta. Zaczęła się tłumaczyć, a w odpowiedzi usłyszała jedynie westchnienie. Ale powiedz, dodała szybko, co znaczy, że to, czy umarłam, czy nie, zależy ode mnie? Potrzebujesz zweryfikować swoje życie, odpowiedziało serce. Jest to najwyższy czas na szczerą rozmowę ze mną. Powiedz mi zatem, czy czujesz się spełniona? Alicja zamyśliła się nad swoim życiem. Cóż, jestem dobrym prawnikiem i mieszkam w nowoczesnym apartamencie, więc jeśli mam to wszystko przeanalizować, to w zasadzie spełniłam wszystkie moje marzenia. Nie masz tego analizować, przerwał jej głos serca. Masz to poczuć. Spójrz we mnie głębiej. Co widzisz? Co czujesz? Alicja poczuła się nieswojo. Nie wiem, czy tak potrafię. Oczywiście, że potrafisz. Rozpromieniło się serce. Wszyscy potraficie, tylko później często o tym zapominacie. Przy ostatnich słowach głos posmutniał. Czy naprawdę czujesz się spełniona? Już sama nie wiem, co myśleć, powiedziała Alicja. Przecież zrealizowałam swoje marzenia. Dlaczego zatem nie czuję się z tego powodu szczęśliwa? Serce znowu westchnęło. Czy to naprawdę były twoje marzenia? No a czyje? Zapytała Ala. Zastanów się. Zachęcił ją głos i zamilkł na dłuższą chwilę. Nie. Do Alicji zaczynała docierać prawda. Nie. Dlaczego ja tego wcześniej nie widziałam? To mój tato marzył o posadzie prawnika dla mnie. Mama wymarzyła sobie, że będę mieszkać w apartamencie, tam, gdzie ona zawsze chciała. Gdyby dusza mogła mieć rumieńce, Alicja wyglądałaby teraz jak pąsowa róża. To były marzenia moich rodziców, nie moje. Jak mogłam tego nie widzieć? Nie bądź dla siebie surowa, odezwało się serce. Często się zdarza, że przejmujecie marzenia osób, które kochacie. A ponieważ jesteście z nimi blisko, z czasem trudno je rozróżnić, które marzenia są czyje. Co ja mam teraz robić? Alicja nagle poczuła, że zmarnowała swoje życie. Czy w ogóle mogę coś jeszcze zrobić? Dopóki żyjesz, zawsze możesz coś zrobić. Serce przemawiało teraz najczule, jak potrafiło. Spójrz we mnie głęboko i zobacz to, co od zawsze tu było. Alicja poczuła to bardzo wyraźnie. Taniec! Płomienny taniec! Zawsze chciałam tańczyć flamenko. Dopiero teraz Alicja ze wszystkich sił zapragnęła, by żyć, jak nigdy dotąd. I chcę mieszkać w domu z ogrodem. Tak bardzo tego chcę. To są moje marzenia! Wykrzyczała i poczuła, że ma mokre oczy. Wezwijcie lekarza! Usłyszała nagle głos pielęgniarki, dobiegający do niej z oddali. Pacjentka się budzi. Ona płacze.